Dziękuję bardzo. Trzeci wymiar prawa to trochę jak trzecie oko. Nie wiadomo o co chodzi, ale na pewno to jest bardzo ważne. Jest taka anegdota o baronowej Branickiej, która podobno, gdy zbierała z dyrektorów swoich cukrowni, to najpierw kazała chodzić kamerdynerowi i okadzać ich. I ja prawdopodobnie jestem czymś w rodzaju takiej humanistycznej kadzielnicy. Mam Państwa, oczywiście rączo przystępuję do tego zadania, ale już słyszę, że chyba Państwo potraficie sobie zupełnie sami dobrze z tym radzić. No ale skoro już tu jestem, to nie wypuszczę tej okazji z rąk i naturalnie powiem swoje. Otóż ja oczywiście nie będę się na tematy prawne wypowiadał, a to z tego powodu, że jestem socjologiem. Oczywiście w ramach działalności artystycznej mógłbym spróbować wystąpić w roli prawnika, ale mógłbym Państwa bardziej rozbawić, niż byście Państwo mieli na to ochotę. Natomiast oczywiście jako socjolog, humanista, filozofujący, psychologizujący socjolog, tak, chciałbym coś powiedzieć. Mianowicie, że prawo rzeczywiście ma wymiary. Ja to pojęcie tych wymiarów ściągnąłem z Pisma Świętego, od świętego Pawła, z listu do Efezjan. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć, czym jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, abyście poznali miłość Chrystusa. Więc chodziło mi o to, że każda rzecz ma właśnie, okazuje się, jakieś wymiary. Mianowicie ma szerokość, długość, wysokość i głębokość. I przypomniał mi się ten urywek z listu świętego Pawła, kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym, co jako socjolog myślę o prawie. Bo prawo jest jakąś formą regulacji relacji pomiędzy ludźmi. Prawda? I jak wszystko, jak okazuje się, miłość też ma trzy albo cztery wymiary. No ja w prawie naliczyłem cztery wymiary, trzy wymiary, ale może też jest i czwarty. Gdy mówimy o prawie, to od razu rozumiem, że są trzy właśnie wymiary: logiczny, społeczny i metakulturowy. Co to by znaczyło, metakulturowy zwłaszcza? No to właśnie rzecz jest dość tajemnicza. I w związku z tym odwołuję się tutaj do tekstów Sorokina. Pitrim Sorokin, twórca socjologii na Uniwersytecie Harvarda i nauczyciel właściwie wszystkich tych najważniejszych amerykańskich socjologów, był równocześnie prawnikiem. Najpierw był prawnikiem, a potem dopiero był socjologiem. Nie umiem ocenić, jakim był prawnikiem, ale chyba niezłym, bo kilka razy siedział w więzieniach i zawsze wychodził szczęśliwie z nich, raz nawet skazany na śmierć i też wyszedł. No ale był posadzony przez Włodzimierza Ilicza Lenina, więc to trochę inna historia. Natomiast socjologiem był na pewno pierwszorzędnym. Otóż do niego odwołuję się, gdy mówię o tym wymiarze metakulturowym. Gdy chodzi o wymiar prawa, ten logiczny, to ja tu jako humanista nic nie mam do powiedzenia, bo oczywiście humaniści starają się nie wiedzieć nawet, że istnieje coś takiego jak logika. Natomiast, a poza tym to jest tak naprawdę ten wymiar, prawniczy wymiar prawa. O czym, jak już powiedziałem, lepiej, żebym się nie wypowiadał. Dla Państwa tak jest lepiej i dla mnie też tak jest lepiej. Natomiast ten drugi wymiar jest jednak już ważny do rozmowy i tutaj socjolog mógłby się włączyć do dyskusji z prawnikami. Mianowicie właśnie chodzi o ten wymiar społeczny, czyli jeszcze raz o to, że prawo reguluje relacje między ludźmi, konstruując pewien model społeczny. I czy prawnicy to wiedzą, czy nie, czy chcą tego, czy nie, to zawsze konstruują jakiś model społeczny. Jeśli na przykład słyszę o przypadku, w którym matka gotuje obiad, dziecko, trzyletnia dziewczynka wychodzi do ogródka i topi się w oczku wodnym i matka idzie do aresztu, no bo trzeba całe postępowanie przeciwko niej przeprowadzić, to mamy tutaj do czynienia z wszystkimi trzema wymiarami prawa. Znaczy zapewne jest jakiś aspekt prawny, o którym w ogóle nie umiem nic powiedzieć, ale jest też to, co jest tą drugą stroną prawa, czyli społecznym wymiarem prawa.
każdy, kto był matką, ja nie byłem, ale czasem się opiekowałem własnymi dziećmi i to wie, że nie da się przygotować obiadu z oczami utkwionymi w dziecko. Że od czasu do czasu trzeba je spuścić. To dziecko na chwilę tylko zniknęło matce z oczu, no i zdążyło się, dzieci mają ciężkie głowy, mają ciężkie głowy, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo uważać. No niemniej jednak jest pytanie, po co ta matka trafiła do aresztu i jaką jeszcze karę, poza tym, że jej dziecko nie żyje, trzeba byłoby zastosować wobec tej matki. I to jest ten drugi wymiar prawa. Tutaj prawo, czy to poprzez sposób, w jaki jest stanowione, czy poprzez sposób, w jaki jest wykonywane, konstruuje właśnie jakiś model społeczeństwa. Na przykład prawo zbyt restrykcyjne konstruuje model społeczeństwa cwaniackiego. Cała inteligencja obywateli, cała inteligencja prawodawców jest nastawiona na to, żeby zagnać do ślepego zaułka tego obywatela, tak żeby on już mógł tylko postępować zgodnie z intencją prawodawcy, a cała inteligencja nie tylko pojedynczych ludzi, ale całych grup społecznych jest nastawiona na to, żeby zrobić na szaro prawodawcę. I ponieważ tutaj mamy do czynienia z mądrością zbiorową, to najczęściej prawo przegrywa tak naprawdę i jest kantowane. Znaczy, że nie, są ofiary po obu stronach, ale więcej jest po stronie prawa. Tutaj oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że istnieją w socjologii pewne teorie wyjaśniające przyczyny popełniania przestępstw, na przykład teoria dewiacji Mertona, która pokazuje, że w pewnych specyficznych rodzajach społeczności, gdy występują pewne specjalne procesy społeczne, to prawo bywa łamane szczególnie chętnie przez ludzi, a nawet można pokazać, jak system społeczny wymusza popełnianie przestępstw. Merton pokazywał, jak w Stanach Zjednoczonych presja na sukces jest tak wielka, a legalne środki, poprzez które ten sukces można odnieść, są tak małe, że ludzie mają do wyboru, mianowicie wydać się innym i sobie samym nieudacznikami, czyli nie odnieść sukcesu, czy jednak złamać prawo i odnieść ten sukces. No i bardzo wielu ludzi wtedy dokonuje, Merton taką typologię pięciu rozmaitych sposobów zachowania się w tej sytuacji opracował i wyjaśnił, dlaczego właśnie w pewnym czasie w Stanach Zjednoczonych pewien rodzaj przestępczości gwałtownie wzrósł. Mi się wydaje, że to też jest ważny wymiar wiedzy, którą prawnik powinien posiadać, prawda? Co jest chorego w tym społeczeństwie i czy da się wobec tego metodami prawnymi ograniczyć tego rodzaju przestępczość. O tym można by powiedzieć dłużej, ale ponieważ dostałem 10 minut, a nie sądzę, żeby ktoś z Państwa chciał ze mną po konferencji jeszcze z dobę posiedzieć, żebyśmy sobie to opowiedzieli bardziej szczegółowo. Tak, to ja bardzo chętnie oczywiście, zwłaszcza przy dobrej kawie. To od razu dokonam kangurzym skokiem, udam się do tego trzeciego wymiaru, który już tak właśnie zahacza o trzecie oko, tego trzeciego wymiaru prawa. To znaczy, że chodzi właśnie o ten czynnik metakulturowy. Ono, że nam się wydaje, że możemy, czasem nam się wydaje, że możemy za pomocą środków prawnych regulować coś, co nie podlega żadnej regulacji, w tym prawniczej także nie. A równocześnie, że chcę zwrócić uwagę na to, że za pomocą instrumentów prawnych kreujemy pewne wyobrażenie, znaczy, że kiedy socjolog na przykład, taki właśnie psychologizująco-filozofujący socjolog, czyta jakieś dokumenty prawne, to niejednokrotnie potrafi zrekonstruować światopogląd prawodawcy. I o ile trudno socjologowi dyskutować z prawnikiem na temat konkretnych regulacji prawnych, to na temat światopoglądu, który za tym stoi, można. I o ile można wykazać, czy jakieś regulacje prawne na przykład są logiczne, czy nielogiczne, czy regulują jakąś sprawę wyczerpująco, czy niewyczerpująco, czy zostawiają jakiś zakres przypadków poza logiką tego prawa, czy nie. To o tym można oczywiście dyskutować. To
znaczy mówić w kategoriach błędu, czy prawdy i fałszu, to jednak, gdy chodzi o te światopoglądy, to tutaj co najmniej potrzebna jest dyskusja i jak wiadomo, nikt nie ma ostatecznie dowodu na to, że jego światopogląd jest jedynie słuszny, a jedyne dowody, jakie można mieć, to system prawny i następnie system represyjny, który by egzekwował to. Kartezjusz wspominał o trzech rodzajach prawdy. Kartezjusz, no, który położył podwaliny pod nowoczesny sposób myślenia, prawda? Mówił o takich prawdach, które można by krótko nazwać, żeby Państwa nie dręczyć, empirycznymi, prawda? I równocześnie metodami empirycznymi można to zbadać. To jest ten pierwszy wymiar wobec tego, z kolei prawdy. Tyle tylko, że Kartezjusz mówił, że to są najbardziej błahe prawdy, jakie dotyczą człowieka. Ta jego słynna metoda rozumowa, ona dotyczy, to jest drugi wymiar prawdy, prawda, do której można dojść drogą rozumowania. Tak, człowiek za pomocą swojego rozumu może dojść do prawdy, ale do drugiego rodzaju prawdy, która jest ważniejsza dla człowieka niż ten pierwszy rodzaj prawdy, ale najistotniejsze prawdy nie są dostępne ani zmysłom człowieka, czyli nie dają się badać empirycznie, ani nie są dostępne rozumowi człowieka, albo jeżeli są dostępne rozumowi człowieka, to w tym sensie logos, prawda? Kiedy rozróżniamy mądrość i wiedzę, no więc one są, a ta mądrość to jest coś więcej niż tylko sprawne rozumowanie. Otóż właśnie to jest ten trzeci wymiar prawdy i równocześnie można zadać pytanie, jak on się ma do tych trzech wymiarów prawa. Bo za regulacją prawną stoi przekonanie, że coś jest prawdziwe, a coś nie. Coś jest dobre, coś jest złe, coś jest skuteczne, coś jest nieskuteczne. Ale, starałem się powiedzieć, stoją też pewne światopoglądy. Czy one są prawdziwe, czy nie? Otóż ani empirycznie, ani rozumowo nie jesteśmy w stanie dojść do tego, czy to właśnie jest prawdziwe, czy nie. Ja Państwu daruję, bo coś czuję, że się rozgaduję ponad wszelką przyzwoitość, więc tylko pokażę Państwu Hobbesa. Tak wyglądał Tomasz Hobbes, który mówił, że człowiekowi jest wilkiem i w związku z tym musimy się umówić, żeby część swojej wolności, na przykład do wolności w postaci prawa do informacji, oddać suwerenowi, bo ten co prawda na pewno wykorzysta na swoją korzyść to, ale to jest i tak lepsze niż gdybyśmy jako ci wilcy mieli sobie do gardła się dostać i pozagryzać. Natomiast od Hobbesa od razu właśnie wykonałbym takiego Hobbesa do Maxa Webera, którego Państwo nie mają tutaj, ale już jest. Tak, cudownie objawił się Max Weber, który dokonał kilku odkryć. Ja akurat nie sympatyzuję specjalnie z Maxem Weberem, ale dokonał kilku odkryć absolutnie fundamentalnych dla współczesnego sposobu myślenia, również dla współczesnej socjologii. Mianowicie dokonał odczarowania świata. Znaczy powiedział, że nie jest prawdą, że istnieją jakieś obiektywne wartości, że życie człowieka i świat mają jakiś sens głębszy, że ludzie po prostu mają swoje potrzeby, jak Hobbes, prawda? Mają swoje potrzeby i interesy, ale od Hobbesa tym się różnił, iż uważał, że można za pomocą biurokracji dobrze pomyślanej i rozumu instrumentalnego, bardzo taka szczególna odmiana rozumu, można te złe namiętności i złe skłonności człowieka uregulować tak, żeby no, trochę jak ta niewidzialna ręka rynku, tak i ta niewidzialna ręka biurokracji i kierująca się przede wszystkim rozumem instrumentalnym, no, żeby jakoś te ludzkie namiętności, potrzeby, sprzeczności interesów, tę brutalną walkę o byt po prostu zamieniła w jakąś jednak harmonię społeczną, przy której ład społeczny jest jakkolwiek możliwy. Niestety ten rozum instrumentalny to nie jest szczęśliwy pomysł i wielu filozofów wskazuje na to, że on rzeczywiście zatriumfował, zwłaszcza w Europie, ale że i on był przyczyną i wojen, i Holokaustu, i całej tej katastrofy, którą Europa wielokrotnie, a również obecnego kryzysu ekonomicznego i tego z lat 30. Krótko mówiąc, jakoś ta
cudowna, niewidzialna ręka biurokracji nie potrafi relacji pomiędzy ludźmi tak wyregulować, żeby rzeczywiście od czasu do czasu i tak ludzie nie rzucali się sobie do gardeł. Potrzeba więc chyba innego rozumu, ale to już jest ten trzeci wymiar, o którym tu mówiliśmy. Ja to przeskoczę, bo przecież trzeba mieć jakieś miłosierdzie w sercu. Państwu dobrze z oczu patrzy, to nie będę dręczył. No, w każdym razie na koniec może już tylko, tam ładne obrazki, to na koniec tylko chcę przedstawić dżentelmena, który to jest Jürgen Habermas, nestor socjologii światowej, który zajmuje się również socjologią prawa i napisał co najmniej jedną wielką książkę na ten temat, a kilka nie aż tak może ważnych także. I który pisze tak: polityka praworządnych i demokratycznych społeczeństw Zachodu traci dziś orientację i pewność siebie. Czyli to jest jakaś socjologiczna diagnoza kryzysu cywilizacyjnego, społecznego i kulturowego, z którym kryzys porządku prawnego jest jakoś związany w obie strony, przyczyną w obie strony. Zwrotna zależność. Za zasłoną retoryki rządzi małoduszność. Również ustabilizowanych, proszę uważać, bo ja Państwa humanizuję w tej chwili. Jakby ktoś nie miał ochoty, to proszę się bronić mentalnie. Również w ustabilizowanych demokracjach instytucje wolności nie są już niezagrożone, choć społeczeństwa zdają się tam dążyć raczej do większej niż do mniejszej demokracji. Przypuszczam jednak, że zaniepokojenie ma jeszcze głębszą podstawę. Jest nią mianowicie przeczucie, że w warunkach całkowicie sekularyzowanej polityki praworządne państwo bez radykalnej demokracji nie może ani istnieć, ani się utrzymać. Otóż przytoczyłem ten cytat dlatego, że moja diagnoza jest taka, że właśnie znajdujemy się w jednym z trzech, znaczy w trzecim czy czwartym w historii ludzkości wielkim kryzysie cywilizacyjnym. Kryzysie to znaczy zmianie, nie? Niekoniecznie musi to być katastrofa. Wielkiej zmianie cywilizacyjnej. Wiemy z doświadczenia, że w wyniku poprzednich świat już nigdy nie był taki jak przed tą zmianą cywilizacyjną. Czyli przeżywamy coś niesłychanie głębokiego, co dotyka wszystkich wymiarów życia. Prawda? Mówimy, że nie wiem, jest kryzys małżeństwa, moralności i prawa, i gospodarczy. Jest tylko takie małe pytanie, czy to na pewno są przez przypadek, tylko, czy koincydencja tych wszystkich kryzysów to jest przypadek? Czy nie jest jednak tak, że mamy do czynienia z jednym wielkim kryzysem cywilizacyjnym, z taką falą wielkiej zmiany cywilizacyjnej, a to oznacza niesłychaną dezintegrację społeczeństwa, a to oznacza niesłychanie trudne zadanie dla prawników również, a może nawet niemożliwe, i to już jest na zupełny koniec, mianowicie słuchali tego wszystkiego chciwi faryzeusze i drwili z niego. Dlatego im powiedział: wy udajecie przed ludźmi, że jesteście sprawiedliwi, ale Bóg zna wasze serca. To zaś, co w mniemaniu ludzkim jest wielkie, w Bogu budzi obrzydzenie. Otóż do tych faryzeuszy. Prawda? Oczywiście w prawie są faryzeusze, którzy fetyszyzują to prawo i wierzą, że można wszystko wyregulować za pomocą prawa i że każda litera prawa jest święta. Ale to są faryzeusze, prawda? Bo oni nie mają serca, które jest, jak się okazuje, w każdej religii ważne, również w religii wielbiącej prawo. Tylko że ja bym chciał faryzeuszy nieco usprawiedliwić, bo powiedzieć, że w tak trudnych czasach, w tak wielkiej zmianie cywilizacyjnej, tak naprawdę wszystko jest w rozpadzie i w rekonstrukcji. W związku z tym system prawny też. I zadanie prawa, regulowania społeczeństwa, które jest w tak dynamicznej i głębokiej zmianie, bo proszę zwrócić uwagę, że zmiana industrialna, cywilizacyjna industrializmu trwała 200 lat i była tak gwałtowna, że powodowała rewolucje, wojny i tak dalej, prawda? Straszne takie ruchy tektoniczne. A ta zmiana, o tej możemy powiedzieć z całą pewnością, że jest jeszcze szybsza i jeszcze bardziej głęboka. I to już nie jest kwestia tego, czy się jest faryzeuszem prawa, czy właśnie patrzy się w serce prawa, tylko to jest kwestia tego, że musimy sobie zdawać sprawę, że wszyscy na takiej fali oceanicznej, trochę na desce surfingowej się poruszamy i że nikt tak naprawdę nie wie, jak to robić. Więc szczególnie nie zazdroszczę prawnikom. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo profesorowi Bieleckiemu. To bardzo było interesujące, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Będąc zwolenniczką teorii równowagi od wielu lat, uważam, że ani taki kryzys, wszystko jak gdyby, ja jestem zwolenniczką raczej teorii fali. Wracają pewne poglądy, może na nieco innym etapie, ale nie byłabym taką katastroficzką, jeśli chodzi o spojrzenie na rzeczywistość. Raczej muszę powiedzieć, może to już jest też i kwestia wieku, patrzę na to wszystko z pewnym przymrużeniem oka i nawet z pewnym rozbawieniem, nawet pewne teorie, które się pojawiają, to jest kwestia też może... Trochę mnie zaczynają bawić, jeśli chodzi o nawet te teorie filozoficzne, podejście. No to liczę na tę kartę. No tak, no ale to jest jak gdyby... Natomiast tak samo jeśli chodzi o spojrzenie, mnie bardzo zainteresował ten trzeci wymiar prawa, ja się z tym całkowicie zgadzam, tylko zawsze dla nas, jako dla prawników, którzy starają się nie być faryzeuszami. Ja tak w gruncie rzeczy nie wierzę, że jest ktokolwiek w prawie faryzeuszem. To znaczy, prawo to jest w gruncie rzeczy instrumentem. To jest tak jak każdy instrument, przy pomocy którego możemy osiągać różne rzeczy. To jest kwestia wartości, jakie zakładamy. Mnie bardziej zainteresowało to, czy socjologia jest w stanie wskazać na gruncie nadużycia prawa do informacji. Na ile pewne instrumenty mogą być regulowane i wtedy my je regulujemy, a na ile musimy odpuścić, bo tego uregulować się nie da. I w zasadzie to ja bym tak chciała, żeby przy tych wszystkich takich górnolotnych poglądach zejść na trochę niższy poziom i żeby ten prawnik, instrumentalista uzyskał od socjologa mającego takie trochę może mniej takie filozoficzne zacięcie, a bardziej takie realistyczne, co ma robić, bo my jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy cały czas znajdują się na tym etapie meta, a chcielibyśmy kiedyś przejść na ten etap rzeczywisty i tego od socjologów oczekujemy. No ale w tej chwili może przejdziemy do następnego wystąpienia, to już